Mariusz, no bez dwóch zdań było to chyba nasze najsłabsze spotkanie w rundzie wiosennej tego sezonu. No myślę, że no nie można tego spotkania nazwać udanym. Myślę, że w ogóle zaczęliśmy to spotkanie źle, zaczęliśmy bardzo bojaźliwie. Nie wiem, cofnęliśmy, nie wiem, czy to było spowodowane tym, że no przyjechaliśmy troszkę później na stadion. Tak powiedzmy, że weszliśmy na to boisko z drogi i pierwszą połowę tak jakbyśmy czekali, co zrobi Mieć, a nie graliśmy tego, co potrafimy. No i tak się skończyło, że mi strzeliła bramkę, to nas troszkę podłamało, strzeliła druga bramkę. No i dopiero to spowodowało, że zaczęliśmy grać takie znerwowanie, no ale się okazało, że już troszkę za późno, że brakło dzisiaj argumentów do tego, żeby już ten mecz zremisować przynajmniej albo go wygrać. Nie przyzwyczailiście nas do takich błędów w defensywie, no bo stałe fragmenty gry to były do tej pory naszym atutem, a dzisiaj pierwsza bramka stracona właśnie po dośrodkowaniu z rogu. No, pierwsza bramka stracona, no wiadomo, że Mieć też ma kilku zawodników, którzy dobrze grają głową, ktoś stracił krycie, nie wiem, bo to trzeba przeanalizować i tak głupio straciliśmy z dosyć bliskiej odległości bramkę. I tak jak mówię, no ta bramka nas załamała kompletnie. No trudno, no, dalej gramy, dalej są mecze, dalej gramy o coś, bo wiadomo, chcemy każdy mecz wygrywać. No i myślę, że o tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć. A jakieś pozytywy mimo wszystko znajdujemy po tym spotkaniu? No myślę, że pozytywem jest to, że udało się przynajmniej strzelić jedną bramkę. Dobra, będę Cię pytał o pierwszą połowę, bo nie było Cię wtedy na boisku, ale na pewno to była bardzo, bardzo połowa słaba w naszym wykonaniu. W przerwie parę zmian i Twoim zdaniem zmieniło to troszeczkę przebieg tego meczu, czy jednak nie? Ciężko powiedzieć, no to oceni trener. No. Strzeliśmy bramkę, niby z rzutu karnego, no, ale strzeliliśmy. Nie mieliśmy za bardzo sytuacji, nie stworzyliśmy sobie takich klarownych jakichś, więc myślę, że chyba nie było to pozytywne te zmiany, nie wiem. Nierówno gramy, bo tak, fajne mecze z Flotą, z Polonią Bytą, słabszy z Sandecją. 3 dni temu super spotkanie z Olimpią i dzisiaj słabiej z Miedzią. Jak tłumaczyć tą waszą sinusoidę formę? To każdy mecz meczowi nierówny, no to dzień, nie wiem, przypadek, nie wiem, dzień się liczy, nie wiem, no jak to zależy to od, nie wiem, no od dnia, tak jak mówię, nie wiem co powiedzieć, nie wiem. Ciężko wytłumaczyć po takiej porażce. Porażka 1-1 do 2, ale okej, przy ucie szczęścia mogło to się skończyć powiedzmy tam remisem, ale to chyba nie byłby sprawiedliwy wynik do końca. Ciężko powiedzieć, no myślę, że straciliśmy chyba takie no, troszkę głupie bramki, no z rzutu rożnego ta pierwsza, to nie powinno nam się zdarzyć, ale Legnica grała dobrze, piłką operowała, no i myślę, że troszkę po części chyba zasłużone zwycięstwo. Damian Szczęsny zagra w kolejnym meczu w pierwszym składzie? To już jest trener, ocena trenera.